Otwieramy Orlik na Paderewskiego przy zespole szkół nr 15, przy ulicy Gagarina, przy akademikach wspólnie we współpracy z Uniwersytetem realizowany oraz przy ulicy Krynickiej, przy nowej szkole podstawowej. Następnie przy ulicy Rydygiera obiekt, który będzie nadzorował MOSiR i na końcu zespół szkół nr 10 przy placu Świętej Katarzyny. Mamy już 18 orlików w mieście. Jest to najlepszy wynik w województwie, a z drugiej strony młodzież, ale również dorośli mają miejsce do spędzenia czasu na sportowo, do trenowania czy do realizowania zajęć wychowania fizycznego na tych właśnie obiektach. Prawie 5 milionów złotych zostało wydanych wspólnie, oczywiście w 1/3 z Ministerstwa Sportu dotacja, w 1/3 z samorządu województwa, czyli miasto generalnie ze swojej kasy wyłożyło 1 650 000. Bezdyskusyjnie Toruń jest liderem wśród miast polskich, jeżeli chodzi o budowę tych kompleksów sportowych nazywanych Orlikami 2012, gdzie boisko do piłki nożnej sąsiaduje z boiskiem do koszykówki i siatkówki, a także zespół szatniowy umożliwia na miejscu przygotowanie się do zawodów i rozgrywek. To jest bardzo dobry, ciekawy projekt realizowany wspólnie już od 4 lat przez Ministerstwo Sportu, Samorząd Województwa i w naszym przypadku gminę miasta Toruń. Mam nadzieję, że będzie każdy z tych obiektów oblegany przez młodych ludzi, którzy będą korzystali i chętnie uprawiali różne dyscypliny sportowe właśnie na tych obiektach.